22 dzień listopada. Michał Nowak, zapraszam na magazyn sportowy, w którym przegląd wydarzeń ostatnich dni w radomskim sporcie. Zaczynamy od koszykarzy Hydrotraku, którzy odczarowali halę Mosiru i sprawili dużą niespodziankę, pokonując mistrza Polski Stal Ostrów Wielkopolski. Przed pojedynkiem ze Stalą Hydrotrak Radom u siebie zanotował serię 7 porażek z rzędu i nikt nie spodziewał się, że pierwsze domowe zwycięstwo nadejdzie w starciu z mistrzem Polski. Pojedynek ten był debiutem w roli szkoleniowca radomian dla Michajlo Walina. Gospodarze od początku grali z dużą energią i agresywnością i to przyniosło efekt. Do przerwy prowadzili 45-42. W drugiej połowie to prowadzenie nie tylko dowieźli, ale również powiększyli. Końcówka przyniosła wiele emocji, ale gospodarze przetrwali napór rywala i ostatecznie wygrali 83-70. Hydrotrak zanotował świetny występ. Tylko Antony Ireland zaliczył w tym spotkaniu 16 asyst, czyli o jedną więcej niż cały zespół Stali. Radomianie łącznie zapisali na swoje konto 30 asyst i 33 zbiórki, a najskuteczniejszym zawodnikiem był Danilo Ostoić, zdobywca 21 oczek. Zagraliśmy taki bardzo intensywny, dobry mecz. Zespół tam podał dużo energii. Mogę tak mówić, że dobrze pracowaliśmy nad treningami, ale to od czasu nie ma dużo znaczenia, kiedy mecz zaczyna, ale udało się. Myślę, że chłopaki podali wszystko, co mają, co tam szukaliśmy i spróbowaliśmy i udało się. Mimo wygranej z mistrzem Polski, trener Radomian zaznaczył, że drużyna dalej jest w trudnej sytuacji. Mecze rewanżowe z bezpośrednimi rywalami w walce o utrzymanie Hydrotrak będzie grał na wyjazdach. Ale myślę, że pokazaliśmy tam bardzo dużo energii, dużo pracy jest przed naszym zespołem. My jesteśmy w najgorszej pozycji od wszystkich zespołów, z którymi walczymy za zatrzymanie. Wszystkie mecze są faktycznie rywalami, z którymi walczymy za zatrzymanie, przegraliśmy domu. I my w tym czasie jesteśmy faktycznie w bardzo ciężkiej pozycji, ale jak wygraliśmy ten mecz, oczywiście mamy tam dużo planów. Wyglądać lepiej. Trener gości Igor Milicic nie był zadowolony szczególnie z podejścia mentalnego swoich zawodników do tego spotkania. Uprzedzaliśmy, że ta agresywność może być największą cechą zmiany trenera tutaj. To się okazało. A my na początku meczu daliśmy im wiarę w siebie. Oni poczuli, że mogą grać z nami, co jest tylko i wyłącznie naszą winą. Mi jest bardzo przykro, że jesteśmy w takim momencie, że idziemy na tą przerwę w takich nastrojach, natomiast to, że mieliśmy w głowach pewne rzeczy przed meczem, a nie do końca mecz, tak ja to odbieram, mogę się mylić, na pewno miała przełożenie, jak otworzyliśmy mecz i jak mecz się później potoczył. Kolejny mecz radomianie rozegrają dopiero 5 grudnia na wyjeździe z Astorią Bydgoszcz. Mimo porażki w Radomiu, Arget BM Stal Ostrów Wielkopolski wciąż jest na pozycji lidera Energa Basket Ligi z 22 punktami na koncie i wyprzedza Anwil Włocławek, Czarnych Słupsk i Twarde Pierniki Toruń. Hydrotrak dzięki wygranej z mistrzem Polski i obecnym liderem rozgrywek awansował na 12 miejsce w tabeli. Stawkę zamykają MKS Dąbrowa Górnicza, Polski Cukier Pszczółka, Start Lublin i GTK Gliwice. Ceratena a Czarni Radom doznali kolejnej porażki w tym sezonie. Tym razem podopieczni Jakuba Bednaruka przegrali 0-3 z Indykpolem AZS Olsztyn. Premierowa odsłona meczu Czarnych z Indykpolem AZS była bardzo zacięta od samego początku do końca. W końcówce więcej zimnej krwi zachowali jednak przyjezdni. W drugiej partii goście prowadzili 15-9, ale Czarni doprowadzili do wyrównanej końcówki, którą jednak znowu przegrali. W trzeciej odsłonie podopieczni Jakuba Bednaruka grali bardzo dobrze. Szkoleniowiec na plac gry wprowadził rozgrywającego Wiktora Nowaka i atakującego Daniela Gąsiora, którzy zastąpili Michała Kędzierskiego i Rafała Farynę. Czarni prowadzili 17-13 czy 21-17, ale nie zdołali tej przewagi dowieść do końca i ostatecznie przegrali trzecią partię i cały mecz 0-3. W każdej z odsłon radomianie przegrywali z rywalem z Olsztyna 23-25. Al Pacino w męskiej grze powiedział w tym takim słynnym przemówieniu, że między zwycięstwem a porażkiem jest centymetr. Dzisiaj między zwycięstwem a porażką mamy 3-0, ale mamy 25-23, 25-23, 25-23. I przegrywamy 6 małymi punktami i nie wygrywamy seta. I ta mała różnica, i to było w Katowicach, to jest teraz, jesteśmy pod kreską, a jesteśmy pod kreską centymetr. Bo to jest centymetr, to jest jedna piłka.
Jestem wściekły, bo jesteśmy blisko, to jest cały czas blisko. Co ja mam powiedzieć, chłopakom, że to źle grali? Że nie walczyli? No co, mam zarzucić im coś? No bo co mam im zarzucić? No to przegraliśmy 6 małymi punktami z zespołem, który leje na razie wszystkich za 3 punkty. Najlepszym zawodnikiem spotkania został Karol Butryn, były atakujący Czarnych. Dla nas był bardzo ciężki mecz, co widać po małych punktach. Udało gdzieś nam się przechylić to szale zwycięstwa w końcówkach w pierwszym i w trzecim secie na swoją korzyść. Bardzo, bardzo trudny, twardy mecz, dużo wymian, dużo obron, ale my się cieszymy, że mamy 3 punkty. Do radomskiej hali wrócił wychowanek Czarnych, rozgrywający Jan Firlej. Ja szczególnie osobiście też uczulałem chłopakom, że na tej hali się gra bardzo ciężko. My też nie mogliśmy z powodu wczorajszego meczu kobiet tutaj przytrenować wieczorem, bo dostaliśmy tylko halę gdzieś tam w takich bardziej koło południowych godzin i z Olsztyna ciężko było to logistycznie zrobić, więc mieliśmy tylko rozruch. I uczulałem tak, że to będzie gorąca atmosfera, bardzo się ciężko tutaj gra i Czarni, jak poczują krew na swojej hali, no są bardzo groźni. I spodziewaliśmy się, że powiedziawszy, takiego ciężkiego pojedynku. Po 8 kolejkach Ceratenea Czarni Radom są na przedostatnim miejscu w Pluslidze. Szersza relacja z meczu z Indykpolem AZS Olsztyn w czwartkowym programie Tiebreak w telewizji Dami i na portalu codzadzień.pl. Leclerc, moja Radomka Radom, niespodziewanie przegrała u siebie po tiebreaku z BKS-em Bostik Bielsko-Biała. Radomianki były faworytkami w starcie z BKS-em, który przed tym spotkaniem wygrał tylko 2 razy w obecnych rozgrywkach. Mimo to Radomka nie potrafiła przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść, mimo że prowadziła 2-1. Ostatecznie przegrała to spotkanie 2-3. Na pewno determinacja bielska dzisiaj i gra w obronie pokazała to, że jak się naprawdę serducho zostawi na boisku, to można wiele zdziałać, pomimo w cudzysłowie na papierze mniejszych umiejętności. Co zawiodło dzisiaj? Nie wiem, nie jestem w stanie sobie tego powiedzieć. Na pewno moim zdaniem gra w obronie ich i organizacja naszej gry w obronie to na pewno była przepaść, bo w innych elementach gry nasza gra nie wyglądała tak źle, tak? Natomiast pełno takich piłek, w których mieliśmy nieporozumienia, niepodbite czy jakieś takie przechodzące piłki niekończone, to powodowało, że zawsze odjeżdżały nam w tych decydujących setach na 2-3 punkty. Radomce nie pomógł powrót po kontuzji Katarzyny Skorupy, dla której był to pierwszy występ w tym sezonie. Z jej zdrowiem już praktycznie wszystko w porządku. Prawie, dziękuję, powoli się normuje. Wiedziałyśmy, że to jest drużyna ambitna, młoda, która gra dobrą siatkówkę. Uważam, że to nie jest kwestia tego, czy byłyśmy na to gotowe, czy nie. Po prostu miałyśmy jakieś zadania do wykonania, które nie do końca wykonałyśmy po prostu. W grze zespołu z Radomia jest jeszcze sporo do poprawy. Na pewno powrót Kasi dawał nam duży optymizm. Pomimo tego, że do tej pory graliśmy może nie bardzo dobrze, ale przede wszystkim skutecznie, jednak pewne mankamenty w naszej grze były widoczne. Można powiedzieć, że ten powrót Kasi pokazał, że jednak te mankamenty nadal istnieją i jest nad czym pracować. Całe szczęście, że mamy teraz jeszcze 10 dni meczu z Rzeszowem. Jest czas, żeby mocno, ciężko popracować nad tym, żeby jednak te mankamenty się gdzieś tam zamazały, tak? Ponieważ to mówię, no, tutaj widać taki duży brak organizacji gry moim zdaniem. Radomianki po 9 meczach mają na koncie 5 zwycięstw i 4 porażki w Tauron Lidze. Szersza relacja z meczu z BKS-em Bostik Bielsko-Biała w czwartkowym programie Tiebreak. Paweł Brach oraz Agata Kaczmarska z BKS Radomiak Radom zdobyli tytuły Mistrzów Polski Seniorów w boksie. Po raz pierwszy od 33 lat tytuł Mistrza Polski Seniorów w boksie zdobył pięściarz z Radomia. Paweł Brach powtórzył sukces swojego trenera Sławomira Żeromińskiego. Młody, utalentowany zawodnik z Radomia zdobył tytuł na Mistrzostwach Polski, które odbyły się w Wałbrzychu, a w finale pokonał Roberta Zakhariana. Brach dwukrotnie powalił rywala na deski w drugiej rundzie, po czym sędzia przerwał pojedynek i zawodnik Radomiaka został złotym medalistą w kategorii wagowej do 57 kg. Tymczasem srebrny medal w kategorii do 51 kg zdobył Emilian Dudajek z RKB Boxing Radom. Mistrzowski tytuł w kategorii do 75 kg przypadł natomiast Agacie Kaczmarskiej. Zawodniczka Radomiaka na punkty pokonała Elżbietę Wójcik. Co ciekawe, obie zawodniczki spotkały się też w finale przed rokiem i wtedy również triumfowała Radomianka.
W odmiennych nastrojach kończyły swoje spotkania w ostatniej kolejce rundy jesiennej trzeciej ligi drużyny Broni Radom i Pilicy Białobrzegi. Piłkarze Broni Radom do meczu z Sokołem Aleksandrów Łódzki podchodzili po 5 wyjazdowych porażkach z rzędu, a także 2 przegranych poniesionych w ostatnich 2 seriach gier. W 17 minucie Patryk Poręba nie wykorzystał rzutu karnego, a 3 minuty później to się zemściło, bo do siatki trafili rywale, a konkretnie Marcin Pękała i będący w strefie spadkowej Sokół prowadził 1-0. Tego prowadzenia do przerwy jednak nie dowiózł. W 44 minucie podopieczni Tomasza Jasika mieli kolejny rzut karny, ale tym razem pewnym egzekutorem okazał się Michał Kielak. Po zmianie stron padł tylko 1 gol, a jego autorem był Michał Wrześniewski, który w 66 minucie popisał się precyzyjnym uderzeniem i Broń wygrała 2-1. Po 18 spotkaniach Radomianie mają na koncie 25 oczek i zajmują 10 miejsce w tabeli grupy pierwszej trzeciej ligi. Drugi trzecioligowiec z naszego regionu, czyli Pilica Białobrzegi, w miniony weekend poradził sobie gorzej. Choć podopieczni Tomasza Grzywny objęli prowadzenie po strzale Konrada Paterka w 11 minucie wyjazdowego meczu z Lechią Tomaszów Mazowiecki, to do końca spotkania go nie dowieźli. Już 4 minuty później do remisu doprowadził Krystian Mroczek, a w 31 minucie Lechia objęła prowadzenie po golu Artura Amrozińskiego. W 82 minucie gospodarze prowadzili już 3-1 za sprawą gola Miłosza Kapicy. Rozmiary porażki zmniejszył przed końcem meczu Kamil Czarnecki i ostatecznie Pilica przegrała 2-3. W 18 spotkaniach Białobrzeżanie uzbierali 24 oczka. To wszystko w dzisiejszym magazynie sportowym. Na kolejny zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.